Referat pod tytułem Powstanie miasta Tomaszowa i jego dzieje w okresie Sarpolskim wygłosi profesor doktor habilitowany Ryszard Szczygieł, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Sławetni rajcy tomaszowscy, gdyż takiego terminu tradycyjnie w okresie Sarpolskim mała używała. Drodzy Państwo, chciałem zacząć od refleksji, właściwie w nawiązaniu do tego, co tu przed chwilą usłyszeliśmy. Otóż to, co usłyszeliśmy przed chwilą, to nie jest przywilej lokacyjny Tomaszowa. Jest to dokument lokacyjny fundatora. Tam w pewnym momencie słyszeliście Państwo, że Tomasz Zamoyski obiecuje wystąpić do króla o prawo na jarmarki. Otóż jedynie król mógł nadać wówczas w Polsce prawo miejskie, a nie prawa miejskie, bo jedno było prawo miejskie zwane niemieckim. W przypadku Tomaszowa otrzymał on je w wersji magdeburskiej, czyli prawo magdeburskie. Dziennikarze nasi przed kilkudziesięciu laty zaczęli miastom nadawać prawa miejskie i tak to prawa miejskie się nadaje. Ono było jedno w okresie przedrozbiorowym. Jus Teutonicum, prawo niemieckie. To jest druga sprawa. Stąd też właśnie przywilejem lokacyjnym Tomaszowa to dzisiaj nie ulega wątpliwości. Zresztą dla mnie to już nie ulega wątpliwości przynajmniej od 15 lat. Dlatego, że tak już, jeżeli mam się pochwalić, to dziejami Tomaszowa i jego początkami zajmuję się dokładnie 22 lata. I od 22 lat szperałem, nawet ostatnio bardzo ważny przyczynek znalazłem, źródłowy, i wydaje mi się, że nic nowego więcej się nie znajdzie poza tym, co dotychczas wyjaśniono. Czyli trzeba powiedzieć wprost, przywilejem lokacyjnym Tomaszowa jest dokument króla Zygmunta III Wazy z 7 października 1621 roku, który zawiera potwierdzenie dokumentu lokacyjnego Tomasza Zamoyskiego. Dlatego, że przywilej lokacyjny w tamtych czasach mógł być w trzech postaciach. Mogło to być zezwolenie na lokację, wtedy, kiedy miasto miało dopiero powstać. Mógł być to tak zwany akt lokacyjny wydawany w trakcie, tam gdzieś jest wzmianka, że miasto się buduje. I mógł być to taki przykład. Zresztą powiem szczerze, że w województwie bełskim jeszcze dwa miasta w tym mniej więcej okresie otrzymały podobne przywileje lokacyjne. W 1590 roku Magierów i w 1576 Oleszyce. Królewski przywilej jest potwierdzeniem dokumentu właściciela. To tyle. A teraz właśnie może zaczniemy od tego, o czym pan przewodniczący mówił, a mianowicie no, przynajmniej od 15 lat ciągle słucham tu i ówdzie o tym, jak to prawda funkcjonuje stara legenda, bo niestety, proszę Państwa, jest to legenda, że Tomaszów powstał w 1590 roku, że założył go Jan Zamoyski. Kiedy mu się urodził w 1994 syn, to zmienił nazwę, pierwotnie pod nazwą Jelitów albo Jelitków, bo i to się różnie. Zresztą nazwa pierwotna Tomaszowa to jest faktycznie Jelitów, to bądźmy precyzyjni. To już tak nawiązując do tego, o czym będę za chwilę mówił. Otóż powiem szczerze, że tak, przegrzebałem całe archiwum Zamoyskich, resztę biblioteki, a korespondencja Jana zachowała się bardzo dobrze. I kwerendę przeprowadziłem w księgach grodzkich, ziemskich, bełskich, w innych źródłach. I proszę Państwa, przykro mi, ale przed 1609 roku w ogóle nie ma mowy o mieście Tomaszowie. A jeżeli mam być szczery, to właściwie w kontrakcie na dzierżawę klucza Wieprzowe Jezioro z 1599 roku kontrahent Jana Zamoyskiego otrzymuje klauzulę taką, że w przypadku, jak to brzmi dokładnie, bo tutaj to mam sobie tak na marginesie zapisałem, tamtejszym mieszczanom, jacy mogą być, proszę Państwa, 599 rok, jacy mogą być,
nie ma dzierżawca utrudniać wstępu do lasów klucza. To oczywiście potwierdza się hipoteza ta, która tu ludzie funkcjonuje w literaturze, a właściwie jej autorką jest pani profesor Zaremska, że plan Tomaszowa jeszcze powstał w czasach Jana Zamoyskiego. No ale może tak uporządkujmy to wszystko. Mamy, proszę państwa, legendę i mamy rzeczywistość, a historyk może badać fakty, z legendami walczy. Dwie wersje dotychczas mieliśmy, ja tak tę wersję prześledziłem, wiemy mniej więcej kiedy powstała, tylko jeżeli chodzi o tą pierwszą, przypisującą powstanie Tomaszowa około 1590 roku Janowi Zamoyskiemu, powstała ona albo tutaj, na miejscu, bo ksiądz Kwiatkowski między innymi to pisze, albo powstała w stolicy ordynacji. Dlatego, że Bronisław Chlebowski, pisząc hasło Ordynacja Zamojska i Tomaszów dla słownika geograficznego, też jest jej wyrazicielem. Ale to jest dziwne, bo Chlebowski współpracował blisko zarówno z Korzonem, jak i wcześniej z Mikołajem Stworzyńskim, a tenże Stworzyński w 1834 roku, pisząc swoje słynne opisanie Ordynacji Zamojskiej, napisał wprost, że miasto założył Tomasz. A Stworzyński to był człowiek, który miał właściwie dostęp do całego, jeszcze niezniszczonego archiwum Zamoyskiego. Zresztą już te materiały, które były w Koniecpolu, wtedy też były w jego dyspozycji. I jednak niestety później, dzięki właśnie opowiedzeniu się przez Sochaniewicza w 1921 roku, który był autorem pierwszej monografii Tomaszowa, niestety ta wersja się utrwaliła, zresztą Janusz Peter też jest jej zwolennikiem, nie dziwię się zresztą, bo ja uważam, że każdy chciałby, żeby to, ta jego miejscowość powstała jak najprędzej. To jest tak zwany w historii, metodologii historii. Nazywamy to fetyszem początków. Każdy chciałby, żeby to było jak najdalej w przeszłość, a najlepiej jakby nikło w pomroce dziejów. No Tomaszów, jeżeli o to chodzi, to w pomroce dziejów jego przeszłość nie niknie. Możemy właściwie dzisiaj wszystko udowodnić. W związku z tym uporządkujmy, jak to w świetle tego, co źródła mówią i zarazem, na co pozwala nam nasza wiedza o urbanizacji najbliższego terenu w tym czasie, jak to wyglądało z powstaniem miasta Tomaszowa. Otóż nie ulega wątpliwości, proszę państwa, dzisiaj, że koncepcja powstania ośrodka tutaj wyszła od Jana Zamoyskiego. Ja powiem państwu lepiej, jeszcze bardziej, a mianowicie mam pewne przesłanki, ale są to tylko aluzje, że Zamoyski jeszcze przed zbudowaniem Zamościa, kiedy wykupił od Marcinowskich w 1578 roku te okoliczne dobra, to była wielka połać ziemi, bo Marcinowscy mieli tu wielkie latyfundium, które częściowo wykupili Łaszczowie, częściowo właśnie Jan Zamoyski. Chyba tutaj myślał zbudować centrum późniejszych swoich dóbr. Dlaczego ostatecznie zdecydował się na Skokówkę i jej okolice? Trudno właściwie powiedzieć. Listy z tego czasu zachowane bardzo źle, jakoś właściwie nie bardzo dają odpowiedź, ale plany takie być może miał. Pewne sugestie zawarte w korespondencji z Radziwiłłami na to by wskazywały. Później od tego odstąpił, zaczął budować Zamość, całą uwagę skoncentrował na Zamościu. Następnie zaś, kiedy lokacja Zamościa zmieniła tutaj układ szlaków drogowych, kiedy te drogi ze Lwowem, od Lublina do Lwowa, co zresztą bardzo słusznie pan przewodniczący zwrócił na to uwagę, dlatego że cała sieć miejska na obszarze między Lwowem a Lublinem, tymi dwoma wielkimi ośrodkami handlu jeszcze w XVI wieku, no tutaj tędy prowadziły główne szlaki, po pierwsze przez Bychawę, Turobin, Szczebrzeszyn do Lubaczowa i dalej do Lwowa, to była jedna droga. Druga droga prowadziła przez Krasnystaw, Grabowiec, Tyszowce lub Chlubieszów do Bełza i dalej do Lwowa. Otóż Zamoyski zwrócił uwagę, stąd też w przywileju z 1585 roku potwierdzającym lokację Zamościa już jest zawarty obowiązek dla wszystkich kupców jadących z Wołynia, że muszą przejeżdżać przez Zamość.
I właśnie szlak przez Zamość był skróceniem drogi między Lublinem a Lwowem, no przynajmniej o 40 km, co przy transportach wielkich na jarmarki oczywiście było bardzo istotne. I jak zwrócimy uwagę następnie na fakt, że tutaj przy tym szlaku, jak grzyby po deszczu, wyrastają zaraz miasta, to oczywiście świadczy o właśnie miastotwórczym wpływie tej drogi, bo przecież w końcu 596 roku Stanisław Żółkiewski, zresztą współpracownik Jana Zamoyskiego, we wsi Winniki lokuje miasto Żółkiew. Później, w początku wieku XVII, powstaje Rawa. Czcińscy lokują w 1604 Rawę Ruską. W tym samym czasie być może tutaj jakieś prace były prowadzone, dlatego że i tu właściwie jest to sprzężenie zwrotne, dlatego że w 1610 roku Łaszczowie, którzy tu konkurowali z Zamojskimi, lokują Łaszczówkę, uzyskują przywilej lokacyjny na Łaszczówkę. I chyba lokacja Łaszczówki jest odpowiedzią na podjęcie prac przy budowie Tomaszowa. Tak by chyba należało przyjąć. Mamy tutaj do czynienia w ogóle z modelem następującym lokacji. Mamy właściwie trzy główne modele lokacji miast w tym czasie. Lokacja w ten sposób przeprowadzana, że mamy zezwolenie na lokację i następnie później próbę organizacji podziału przestrzeni, zasiedlenia. To oczywiście od razu ośrodek już ma prawo miejskie. Następnie mamy drugi model, wtedy kiedy szczególnie wypropagowany przez szlachtę polską w XVI wieku, a tych miast, jak wiemy, było bardzo dużo. Wcześniej tam po cichutku organizowano jakiś targ, często w porozumieniu z księdzem proboszczem, bo wiadomo, że targi najczęściej bywały w okolicach odpustów w kościele. I jak targ się udawał, ludzie przybywali, no to wtedy właściciel starał się od króla uzyskać przywilej lokacyjny. No i mamy trzeci przypadek, ten ma zastosowanie w Tomaszowie, że właściciel świadomie lokuje miasto, dokonuje rozmierzenia przestrzeni, następnie dokonuje jego zasiedlenia i następnie dopiero stara się o przywilej lokacyjny. Tutaj właśnie mamy z tym przykładem do czynienia. Jeżeli byśmy chcieli sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to Jan Zamoyski nie wprowadził swojego zamiaru w życie, to chyba odpowiedź jest jedna. Po prostu nie pozwoliła mu na to śmierć. Jak się przyjrzymy jego strukturze, jego wydatków na przełomie wieku XVI i XVII, to widzimy, że faktycznie w tym czasie cierpiał na brak pieniędzy. A lokacja miasta wymagała pieniędzy. Stąd też chyba to sprawiło, że plan był przygotowany. Morando zmarł wiosną 1601 roku i chyba jednak on był autorem planu lokacji Tomaszowa. Zresztą ten plan jest pięknie wkomponowany tutaj w układ terenowy, czyli musiał tu Morando być. Następnie po prostu nie było już czasu, albo sprawy państwowe oraz konflikt z królem być może troszeczkę odwróciły uwagę od tutaj budowy tego ośrodka, tym bardziej, że kłopoty w Zamościu w tym czasie akurat też się zaczęły, z problem z sprawami hydrograficznymi. Grobla Wielka w 1603 roku po raz drugi została rozmyta, staw spłynął, ten tutaj na południowej stronie. Zresztą sprawy te zabierały dużo Zamoyskiemu czasu. Stąd też dopiero Tomasz podjął decyzję o budowie Tomaszowa. Pierwsza wzmianka, jaką udało mi się znaleźć, pochodzi z maja 1609 roku, a mianowicie na Przedmieściu Narolskim, gdyż już, czyli teren był już wtedy rozmierzony, a mianowicie na Przedmieściu Narolskim doszło do konfliktu między
istniejącą tam cerkwią unicką, a sąsiednimi właścicielami działek. I wtedy protest ten pop złożył do sądu grodzkiego Bełskiego. No i przy okazji opisano, jak to miasto wygląda. I ten opis właśnie świadczy o tym, że już obszar jest rozmierzony. Jeszcze domów chyba nie było, dlatego że są spory o granice. Był wytyczony także plac na cerkiew unicką. Dlatego też należy przypisać rozmierzenie terenu chyba któremuś z opiekunów Tomasza Zamoyskiego. Tam właściwie w tym dokumencie wymieniony jest jako taki orędownik tego popa unickiego Marcin Leśnowolski, znany zresztą później kasztelan podlaski, człowiek związany z Janem Zamoyskim i z jego synem Tomaszem. Chociaż muszę powiedzieć, w latach następnych ta wersja o tym, że osada inaczej się nazywała, a później dopiero została nazwana Tomaszowem, się zupełnie potwierdza. Dlatego, że w 1612 roku w opisie dróg województwa bełskiego znajduje się gościniec od Jelitowa do Wieprzowego Jeziora. Jest, czyli nazwa Jelitów była. Ponadto od 1612 roku, to zresztą w odpowiedni edykt Tomasza znajduje się, kopia jego znajduje się w archiwum zamojskim, w Tomaszu, właściwie Jelitów jeszcze, dostał przywilej od Tomasza Zamoyskiego na wysyłanie deputata do Trybunału Zamoyskiego. Trybunał Zamoyski to był sąd apelacyjny dla miast ordynackich, ustanowiony przez Jana Zamoyskiego w 1604 roku. I to właśnie jeszcze dowodem na to, że nie było przed 1604 rokiem, tak już tak trochę może przerzucam to, ale to, żeby już udowodnić tym wszystkim, którzy jeszcze mi nie wierzą, bo są tacy na pewno na sali, że Tomaszowa czy Jelitowa nie było w 1604 roku, to przecież proszę Państwa proste rozumowanie logiczne. Gdyby Jelitów był wtedy jako miasto, to nie ulega wątpliwości, że obok Zamościa, Goraja, Turobina, a jeszcze nie było Kraśnika, bo dopiero jesienią 1604 roku Kraśnik został wykupiony, również i Tarnogrodu jeszcze też, bo już był ordynacki i Krzeszowa, również by była mowa o Tomaszowie czy Jelitowie. Nie ma tam w tym przywileju fundacyjnym Trybunału Zamojskiego. Prawo wysyłania deputata do Trybunału Zamojskiego Jelitów dostał w 1612 roku. Ale coś się tu zmienia w 1613, a mianowicie w zachowanych aktach czy protokołach obrad Trybunału Zamojskiego w marcu jeszcze jest notowany delegat z Jelitowa. W październiku już jest delegat z Tomaszowa. W nawiasie pisarz ołówkiem chyba napisał Jelitowa, żeby nie miał wątpliwości, ten, który w Trybunale Zamojskim sporządzał te dokumenty. I powiem szczerze, że długo sądziłem, że to jest jedyny dowód, że w 1613 roku doszło do zmiany nazwy, a więc za czasów już Tomasza. Ale proszę Państwa, znowu przypadkowo udało mi się znaleźć strasznie mało czytelną, ale jednak dość dobrze, póki okazało się, że potrzebili, udało się wszystko doczytać. Pieczęć miasta Tomaszowa przy dokumencie wysłanym do Tomasza Zamoyskiego w 1620 roku. Otóż na tej pieczęci jest data jej sporządzenia. Już zawsze wesoła królewska. Tam jest wyraźnie historii, 1613 rok. Czyli wiemy w ten sposób, że gdzieś w połowie 1613 roku Tomasz Zamoyski podjął decyzję o zmianie nazwy miasta z Jelitowa na Tomaszów. To wcale nie chodziło o to, że to ma być nazwa Tomaszowego Czesia. Pamiętajmy, że święty Tomasz był patronem rodu, był patronem ordynacji. Stąd też chyba tutaj z tego powodu zmiana nazwy nastąpiła. Czyli widzimy, że w legendzie jest trochę prawdy, ale tylko chronologia nie bardzo się zgadza. Teraz, dlaczego dzisiaj już raczej jesteśmy pewni, iż dokument z 25 maja 1621 roku jest pierwszym dokumentem Tomaszowa. Otóż zachował się list Rady Miasta Turobina z 28 września 1619 roku, w którym rajcy Turobina
informują Tomasza, że wysłali właśnie do Tomaszowa, do tamtejszego osadcy, kopię dwóch swoich przywilejów. Przywileju lokacyjnego, wydanego jeszcze w 1420 roku przez Władysława Jagiełę i kontraktu tak zwanego wójtowskiego na wójtostwo dziedziczne. I później, kiedy dokonamy analizy dokumentu Tomasza Samoilskiego i pewnych zawartych tam formuł związanych szczególnie z powinnościami, także z obowiązkami rajców i czy z opłatami, właściwie no, swojego rodzaju honorariami dla tych rajców, tam to słyszeliśmy, 15 groszy dla rajcy, 15 groszy dla rajcy i wójta i 30 groszy, jeden florem to 30 groszy było wtedy, czyli 30 groszy dla burmistrza. Tylko proszę rozumieć tego burmistrza trochę, proszę Państwa, inaczej, a mianowicie w Tomaszowie była rada złożona z 4 osób, rada urzędująca. I każdy z tych burmistrzów co jeden kwartał w roku, żeby było sprawiedliwie, pełnił rolę, każdy z tych rajców pełnił rolę burmistrza. I wtedy, kiedy był burmistrzem, wtedy dostawał jednego florena. A jak był tylko rajcą, to dostawał 15 groszy, czyli pół florena. Otóż gdyby, i znowu teraz proszę Państwa, argumentum ex silencio, gdyby Tomaszów miał, jak to stwierdzał Sochaniewicz i inni jeszcze w XIX wieku piszący o początkach miasta, miał przywilej Jana Zamoyskiego, no to by przecież Tomasz tego drugiego przywileju już nie sporządzał, bo po co by było. Jeżeli zaś wzięto wzór Torobina, a wzór Torobina wzięto dlatego, że wzór Zamościa nie bardzo opowiada temu miastu i po prostu dokonano adaptacji tego wzoru, czego dowodem jest właśnie usłyszany tutaj przed chwilą, no tam w pewnych fragmentach można by było to tłumaczenie doprecyzować, bo między innymi Tomasz był starostą nie gniąckim, a goniąckim. Goniąc to jest na Podlasiu taka, no ale to mniejsza z tym, nie będziemy się tutaj do detali przyczepiali. I dochodzi, i teraz właściwie jest tylko jeszcze jedna sprawa. Dlaczego? Bo kiedy właściwie jesienią 1619 roku przywilej prawdopodobnie już był gotowy, dlaczego Tomasz czekał z jego ogłoszeniem aż do 25 maja 1621 roku? I znowu tutaj, proszę Państwa, no, wytłumaczenia szukamy w tym, czym się wtedy zajmował. No, a był akurat człowiekiem, który no, chciał się dobrze ożenić. I lata 1619-20 to jest gwałtowne poszukiwanie kandydatki, różne były rozpatrywane, zresztą plastycznie. Tutaj brakuje od pana doktora Witusika, który by tu Państwu wszystko to objaśnił plastycznie, ale w jego książce o młodości Tomasza Samoilskiego mamy to wszystko opisane. Właśnie, po pierwsze zagrożenie tureckie z 1620 roku, a następnie małżeństwo odsunęły trochę te plany ogłoszenia przywileju lokacyjnego i dokonał dopiero Tomasz, kiedy sytuacja się ustabilizowała, kiedy to faktycznie rok wcześniej, to znowu symboliczna w pewnym sensie data, proszę sobie uzmysłowić, że rok wcześniej, przed 7 października 1621 roku, czyli 7 października 1620 roku, proszę Państwa, nad tej szlaku od Cecory do przeprawy na Dnieście ginie właśnie Stanisław Żółkiewski. Właśnie 7 października, to tak tylko chciałem tutaj przypomnieć. I 25 maja przywilej zostaje ogłoszony w takim to kształcie, jak tutaj usłyszeliśmy. Następnie zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami został skierowany do Kancelarii Królewskiej. Albo skierowany, albo faktycznie jest to Zygmunt III, jak był człowiekiem niezwykle kapryśnym. Stąd też być może tutaj dobrze go w Zamościu Tomasz ugościł i następnie jak przyjechali w pobliże, obejrzeli, zwiedzili to miasto rosnące, a już 68 domów, w 1618 roku 68 domów w Tomaszowie były. To jurami z kolei związany z zaprzysiężonym przez osadcę, czyli tego Boradii nie było jeszcze.
przez osadźcę Tomaszowa niejakiego Stefana Ozowskiego w Grodzie Bełskim o tym świadczy. I wtedy to dopiero król zachęcił się i podpisał, właściwie wydał, nie wysilił się, bo mógł wydać piękny, szczęśliwy, ładny, z formułami, klauzulami, ale to wziął tylko, do tego dokumentu dołączył dwie formuły, tak zwaną formułę wstępną i formułę testacyjną, czy formułę uwierzytelniającą. Zresztą, nawiasem mówiąc, podobnie było i w przypadku Zamościa. Ale tam Jan Zamoyski dopilnował. Bo obok 12 czerwca 1580 roku, obok tego potwierdzenia dokumentu lokacyjnego Jana Zamoyskiego z 10 kwietnia, a nie 3, jak się tu i ówdzie jeszcze słyszy, to pomyłka. Tu i ówdzie możecie Państwo wyczytać, że ten obecny kościół pochodzi z właśnie z 1627 roku. Nie wiem dlaczego 27, dlatego że już w 5 kościół stał. Ale nie ulega wątpliwości, że spalony został przez Szwedów, ten pierwszy kościół. Szwedzi tutaj idąc zimą 1656 roku między innymi spalili kościół, a zrujnowali całą tą część miasta Moskale z kozakami, którzy tu przybyli w listopadzie z kolei 1655 roku. Właściwie Szwedzi dokończyli tylko to. Później jeszcze w czasach Sobieskiego jest taka aluzja, która wskazywałaby na kolejny pożar kościoła, ale znowu właśnie. Te materiały, które ja miałem w ręku, nie pozwalają stwierdzić, czy kościół spalił się cały, czy też po prostu jakaś jego część uległa zniszczeniu, a reszta była rekonstrukcją, bo z taką możliwością też możemy mieć do czynienia i być może w tym obecnym kościele, bo ta dyskusja wśród historyków sztuki trwa, znajdują się jakieś elementy tego kościoła pierwotnego. Tego wykluczyć nigdy nie można. Otóż mówiłem poprzednio o dynamicznym rozwoju miasta w latach 20 wieku XVII. Otóż w 1630 roku Tomaszów liczy już 582 domy chrześcijan i 30 domów żydowskich. Czyli w ten sposób możemy stwierdzić, że miasto miało około 4000 mieszkańców. Czyli jak na tamte czasy, tyle co Zamość. Prawie właściwie. Ale Zamość był ograniczony murami, dlatego też ludność rozwijała się głównie na przedmieściach. Zresztą 1648 rok zlikwidował te przedmieścia, bo zostały one spalone, kiedy następowali kozacy. Tomaszów zaś, zresztą zrujnowany był też wtedy. W 1643 roku, z którego pochodzi kolejny jurament, czyli raptem 13 lat później, już w Tomaszowie burmistrz odprzysięga 629 domów chrześcijan i 60 domów żydowskich. Czyli widzimy, że musiał ten dawny program przestrzenny, pierwotnie zaplanowany, być przekroczony. Oczywiście rozwijają się głównie przedmieście lwowskie i przedmieście lubelskie. Gdzie ono było, to trudno właściwie powiedzieć, tutaj by trzeba było dopiero szukać, bo przecież ta od północy ten obszar był podmokły, ale gdzieś musiało być, bo jest wymieniane wśród. W tym czasie działało w Tomaszowie 8 cechów, co jak na miasto na tym terenie było bardzo dużo. Był to cech rzemiosł drzewnych, tutaj byli cieśle, stolarze, bodnarze i tak dalej, cech tkacki, piwowarski, kowalski. Właściwie można go nazwać cechem rzemiosł metalowych, dlatego że byli to kowale, ślusarze, kotlarze. Następnie cech szewski, kuśnierski, krawiecki powstał właśnie w 1635 roku i w 1648 Jan II Zamoyski wydaje przywilej dla cechu garncarskiego. Zawodów rzemieślniczych udaje się aż 40 w tym czasie tutaj znaleźć, co jak na taki ośrodek i właściwie na obszar województwa wołskiego było bardzo dużo. Zresztą jeżeli chodzi o specjalizację zawodową, o rzemiosło, to właściwie tylko Sokal był w tym czasie miastem, który posiadał i więcej specjalności, i więcej cechów rzemieślniczych, a i Bełsk, stolica województwa, i Busk, drugie miasto, właściwie było mniejsze pod tym względem od Tomaszowa, a ludnościowo to właściwie tylko Bełsk miał więcej w województwie mieszkańców w tym czasie. No i właśnie przychodzi ten 1648 rok, kiedy to właściwie można powiedzieć kończy się etap rozwoju miasta, czyli ten etap drugi od 621, bo pierwszy
nazwijmy budową miasta do 1621 i zaczyna się etap trzeci, etap, który można nazwać etapem kryzysów, klęsk i wojen. A mianowicie od 5 do 7 listopada 1648 roku przebywa tutaj Chmielnicki. Mieszkał tutaj w jednym z domów zajezdnych przy rynku, jak to wynika z korespondencji, która była prowadzona, ale odchodząc następnie do głównej swojej siedziby przy oblężeniu Zamościa, a została ona zrobiona przy właśnie w okopie wykopanym w okolicach Łabu. Miasto zostało zniszczone, spalone, właściwie niewiele domów zostało. Wynika to z juramentu z 1648 roku. Właściwie 12 domów, bo mistrzowie tylko przysięgają jako całe. Czy tak faktycznie było, bo pamiętajmy, że te władze miasta, chcąc, nie bardzo widząc tą ubogość tych swoich mieszkańców, kombinowały jak mogły. Tak jak my dzisiaj z tym urzędem skarbowym próbujemy manewrować, tak samo wtedy też. Nawet przysięgać chcieli, że było mniej po to, żeby byle mniej płacić. Oczywiście stąd też mówię, to są dane zapisane, ale czy tak faktycznie było, no to są historycy, którzy nie wierzą tym juramentom. Miasto zostało faktycznie zrujnowane. W 1949 roku przybyła tutaj chorągiew rotmistrza Polanowskiego, chorągiew pancerna, która szła w kierunku z baraża dziś wiosną i dokonała jeszcze dwie karczmy, spaliła. I kiedy mieszczanie się na części murów próbowali bronić, to oni ćwiczyli przy okazji atak. Mieli, że tak powiem, swoją zaprawę, zasypali fosę i zaatakowali właśnie dwie takie baszty. Stąd też wiemy, że parkan ten na murach obronnych miał właśnie te baszty strzelnicze, gdzie się między innymi szewcy i garncarze bronili. Bo później są zeznania tych pobitych majstrów cechu garncarskiego. Później, no cóż, przychodzi 52 rok, zaraza, która także tutaj wymiotła trochę ludzi. Ludzie zresztą z Tomaszowa uciekali w razie jakiegoś zagrożenia zaraz w lasy. Także tutaj wydaje mi się, że i Chmielnicki, i późniejsze pobyty tutaj za wiele strat ludnościowych nie zrobili, bo ludzie w lasy uciekali, miasto po prostu pozostawało puste. Ale niespodziankę sprawili za to w 1655 roku jesienią wojska Potiomkina właśnie Butulina oraz tych wodzów kozackich, które zaskoczyły Tomaszów nocą i tylko weszli momentalnie od dwóch brat podpalili. Spalił się ratusz wtedy, spalił się kościół parafialny i spaliła się trzy wieżeje rynku przynajmniej. Następnie pobyt wojsk szwedzkich w lutym i początku marca 1956 roku to jeszcze większa strata, zwłaszcza po prostu Szwedzi wyłupili to, co było, kontrybucje nakładali, a już oni odbijać różnego typu sąsieki, sągi i skrzynie to umieli. Także jest straszne narzekanie po pobycie Szwedów i lamenty do ordynatów, że Tomaszów taki biedny, mieszczanie w ostatniej koszuli zostali, nawet kożuchy im pozdzierali, a Żydom to nawet brody obrzynali, tak dosłownie tam piszą. I trzeba po prostu, żeby tu ordynat był tak łaskawy i tą załogę, bo tu jest problem, proszę Państwa, taki, że w momencie tych zagrożeń ordynacja przysyłała załogę. To byli dragoni najczęściej, oficer i około 30 żołnierzy, no tą załogę miasto musiało utrzymywać. No i stąd też wiemy, jakie były incydenty, dlatego że ciągle Rada Miasta lamentowała do ordynata, że nie może tutaj załogi utrzymać, bo jest biedna. Bo miasto jest biedne. No i oczywiście w 1957 roku przebywał także Rakoczy. Przeszedł tędy, no ale też tutaj skargi po jego pobycie są duże. I następnie jeszcze trzeba powiedzieć, że po kilku latach stabilizacji, po 60 roku, spory o ordynację, bo jak wiemy, trzeci ordynat, Jan, zwany sobie panem, zmarł bezpotomnie, no i po jego śmierci aż trzy rodziny, koniec polscy, Wiśniowieccy i Zdzisław Zamojski z bocznej linii, wystąpili z pretensjami o ordynację. I lata 1665-1674 są to lata walki o ordynację, nawet nie,
koniec Polscy chcieli ją po prostu zlikwidować i podzielić majątki. Między innymi tutaj w Tomaszowie w 1669 roku miał miejsce incydent. Zdzisław tutaj między innymi został złapany przez żołnierzy Gryzeldy Wiśniowieckiej, która siedziała w zamościu, w związku z tym miała niejako przewagę. No ostatecznie wybór na tron Jana Sobieskiego, przyjaciela osobistego Zdzisława i jego syna, zwłaszcza jego syna Marcina, sprawiło, że machnęli ręką, po śmierci umarł król w międzyczasie, Korybut Wiśniowiecki. No i ostatecznie komplanacja zawarta w Lublinie doprowadziła do tego, że 6 czerwca 1674 roku Marcin Zamoyski wjechał do Zamościa i objął ordynację. Ale jeszcze dość długo ludność ordynacji podnosiła się z tego upadku, zamętu i długo odbudowywała swoje fortuny. Już to nie wiadomo nawet, czy odbudowała do końca. Spadek liczby ludności obserwujemy dość znacznie, a mianowicie w 1662 roku rejestr pogłównego notuje w Tomaszowie 1027 chrześcijan i 257 Żydów. Nawet jeżeli przyjmiemy te 10% osób, które nie zostały opodatkowane, bo tak to demografowie szacują, no to widzimy, że spadek w porównaniu z czterema, czy ponad 4000 w 1643 jest właściwie prawie do 1/4. W 10 lat później, w 1672 roku, notujemy dalszy spadek. Jest tylko 904 osoby tutaj notowane w rejestrach pogłównego. I to jest też ciekawe, mianowicie w takim juramencie, właściwie w takim liście wiernopoddańczym do Marcina Zamoyskiego z 1676 roku Rada Miasta Tomaszowa pisze, że w mieście w tej chwili całych jest 48 domów, z tego prawie wszystkie chałupki. To są dlatego, że wszystkie domy zajezdne w rynku są spalone. Czyli to, jak porównamy ze stanem, o którym mówiliśmy poprzednio, to jest właściwie 10% zabudowy, tej, która w latach 30. i 40. tutaj XVII wieku była. Spokojne czasy Sobieskiego pozwoliły na powolne uporządkowanie i odbudowę miasta. Świadczy o tym chociażby fakt, że w 1702 roku już jest notowanych tutaj 224 domy, no i liczba mieszkańców wzrosła aż do 1672, bo tak to wynika z tego wyliczenia. No ale znowu, we wrześniu 1704 roku przeszły przez Tomaszów z Lwowa w kierunku Zamościa, zresztą przeszły tylko spokojnie przez Zamość i poszły dalej, wojska szwedzkie i znowu pojawiają się skargi na Szwedów, że tutaj przechodzą, a to kurę zabrali, a to jakąś szybę wybili, tam jakąś szynkę zabrali z dymnika i tak dalej. Ale za to w latach 1709-1711 bardzo długo tutaj bazowały wojska rosyjskie. Stały, tutaj cały garnizon stał, w Tomaszowie i pobliskiej tutaj w Tarnawatce. Otóż trzeba powiedzieć, że miał Piotr I plan, do końca właściwie nie sprecyzowany, ale nie ulega wątpliwości, że chciał to zrobić. Chciał po prostu zająć Zamość po to, żeby następnie dyktować warunki Polakom. Nie udało mu się tego Zamościa zająć, dlatego że gdyby przysłał swojego generała Brauna, no to ówczesny ordynat Michał Zdzisław coś przeczył i pana generała tylko do twierdzy wpuścił, a wojska nie wpuścił. A to było wojsko sojusznicze ostatecznie, bo Zamojscy zawsze deklarowali lojalność wobec Augusta II. No pan generał przybył do zamku, solidnie popił, a następnie po cichutku do bramy lwowskiej wprowadził tam kilku swoich rozwiedczyków i ci rozwiedczycy opanowali bramę, otworzyli ją i wpuścili jeden pułk do twierdzy. No ale przytomny wówczas kapitan Roman, który stał na odwachu, wysłał jedną czatę do zamku po to, żeby aresztowała pana generała, a zresztą uderzył na tychże właśnie wkraczających do twierdzy Rosjan. No i po dwugodzinnej walce wypchnął ich z twierdzy. No później doszło do ciekawej wymiany korespondencji między, na którą zresztą trzeba powiedzieć, mało historycy polscy zwracają uwagę, między Piotrem I a ordynatem. No, w
wyładowywał Mieńszyków, nie tyle Piotr I, ile Mieńszyków, jego główny minister, ówczesny, złość na ordynację, że widać było, że oni naprawdę po cichutku chcieli ten zamek zająć. I tutaj się chyba chcieli wtedy umocnić, bo niewykluczone, że Piotr chciał wtedy już zająć te obszary. Bo pamiętajmy, że on w dalszym ciągu zbierał ziemię ruskie, a oni mieli pretensje, uważali, że to wszystko są ziemie ruskie, są ich. Tak więc lata wojny północnej to lata kolejnych niepokojów i kolejnych, zwłaszcza kontrybucji nakładanych przez Szwedów i Rosjan. Sytuacja taka trwała gdzieś do 1720 roku, kiedy to zaczyna się, trzeba powiedzieć, w dziejach Tomaszowa nowy etap, etap związany zwłaszcza z rządami w ordynacji Michała Zdzisława Zamojskiego, człowieka, który właściwie uporządkował tą ordynację, odbudował i Zamość, i sąsiednie miasta. I właściwie powoli miasto zaczyna dochodzić do siebie. Odbudowuje strukturę, porządkuje także administrację. I tutaj właśnie w latach 30. wieku XVIII w Księdze Miejskiej znajdujemy zapis, przyznaje się jeden z burmistrzów, że przez 12 lat Rada Miejska nie była wybierana i w dalszym ciągu stara rządziła. To były dobre czasy, a kadencja władz miejskich trwała wtedy jeden rok. Czyli widzimy, jaki był zamach. Działało w Tomaszowie wówczas 9 cechów, do poprzednio wymienionych doszedł cech wtedy bardzo aktualny, szczególnie ze względu na modę, a mianowicie sukienników z pończosznikami. Te stroje kuse zachodnie potrzebowały pończą, dlatego też ci pończosznicy tutaj no, te swoje warsztaty mieli. W tym czasie mieszczanie tomaszowscy już odrabiali pańszczyznę, a odrabiali ją od 1676 roku, bo nie potrafili płacić. Skąd się wzięła pańszczyzna? Tutaj byli w drugiej połowie XVII wieku łodzy, stąd też po rozmowach z nowym ordynatem Marcinem doszli do wniosku, że lepiej będzie, jak zamiast płacić czynsze z roli użytkowanej, będą odrabiać tam na sąsiednich tutaj folwarkach Wieprzowe Jezioro i Roguźno odpowiednią liczbę dni przy żniwach i sianokosa. Atmosfera miasta była senna, trzeba powiedzieć. Powoli zanikł ruch na szlaku handlowym z Lublina do Lwowa. Właściwie Tomaszów stawał się ośrodkiem wymiany lokalnej i był tylko centrum włości tutaj okolicznych, ordynackich. No i taka sytuacja trwała do 1772 roku, kiedy to wejście wojsk austriackich i pierwszy rozbiór kończy ten etap rozwoju i zaczynają się czasy rozbiorów, a później czasy zaborów. Dziękuję bardzo.